Przed nami trzecia, a zarazem ostatnia tegoroczna kolejka ligowa rundy eliminacyjnej halowych mistrzostw Polski w hokeju na trawie, rozgrywana w dniu 17 grudnia 2022 roku. Zapraszam na omówienie par meczowych. Stela Gniezno LKS Gąsawa to spotkanie, w którym zarówno na parkiecie, jak i na trybunach temperatura wrzenia nie będzie wynosić 100, ale 2000 stopni. Należy domniemywać, iż na to spotkanie związek wydesygnuje doświadczonych sędziów, którzy zapanują nad aktorami tego spektaklu i nie tylko. To mecz ostatniej szansy dla gospodarzy Steli Gniezno, aby poprawić swój dorobek punktowy i oddalić widmo spadku. Tym bardziej, iż gra z zespołem, który bezpośrednio wyprzedza Stelę, a w tabeli ma tylko 3 punkty przewagi. Zawodnicy LKS-u Gąsawa doskonale wiedzą, iż wygrywając to spotkanie nie spadają bezpośrednio z ligi i mogą spokojnie walczyć o ligowy byt. Wygra drużyna, która wytrzyma to emocjonalnie. AZS AWF Poznań kontra LKS Rogowo. Spotkanie czwartej i pierwszej drużyny rozgrywek, które mają nieodpartą chęć powiększenia dorobku punktowego. AZS AWF Poznań, jak dotychczas, pokazał nam, iż gra nierówno. Natomiast LKS gra zdecydowanie, wysoko wygrywa swe mecze. W tym spotkaniu drużyny zagrają od pierwszego do ostatniego gwizdka arbitrów. Przed własną publicznością ostatnia drużyna rozgrywek Start 1954 Gniezno podejmuje trzecią drużynę i zarazem broniącego tytuł mistrza Polski zespół Grunwaldu Poznań. Start, chcąc mieć jeszcze cień szansy na opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli, nie ma wyboru. Musi to spotkanie wygrać. Czy na to pozwoli Grunwald, którego zawodnicy wiedzą, że strata jakiegokolwiek punktu to duży kłopot? Pomorzanin Toruń, AZS Politechnika Poznańska to mecz drużyny uciekającej Pomorka, zajmującego drugie miejsce w tabeli, z goniącym, nadrabiającym straty zespołem AZS-u Politechniki Poznańskiej piąte miejsce w klasyfikacji. Te drużyny dzieli zaledwie jeden punkt i dwie drużyny. Zarówno Pomorek, jak i Politechnika będą grały, aby punkty dopisać właśnie ich drużynie. A tak prezentuje się tabela ligowa. Która z drużyn dopisze sobie 3 punkty, przekonamy się już 17 grudnia. Tradycyjnie namawiam Państwa do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.